Drogi Krystianie, drogi Maksymie, pokazaliście nam dwa światy, dwa obrazy, stojące do siebie w opozycji, a jednak mówiące unisono o tym samym, o nadziei na lepsze jutro. Opowieść o biedzie, odosobnieniu, chłodzie i desperacji. Opowieść o wizji, pasji i władzy nad historią. Dwa światy. Świat ciężkiej pracy, ryzyka, walki o dobrobyt. A także świat ciężkiej pracy, ryzyka i walki o dobrobyt. Jutro nastało dziś i wszyscy bierzemy w nim udział. Kerpo. Kerpo. Daktay bıtın tokarı, dala yakar. W dzisiejszej rzeczywistości to człowiek przyjął rolę Boga, a nauka stała się świętą księgą, do której co i raz dopisuje się nowe prawa i wprowadza poprawki. Inżynieria genetyczna otwiera ogrom nowych możliwości. Jednak czasem, gdy drzwi są otwarte za szeroko, tworzy się przeciąg. Czy zachłyśnięci mocą w ich rękach naukowcy, rządy i korporacje nie posuną się o krok za daleko? Przywrócenie wymarłych gatunków czy poszerzenie wiedzy o przeszłości Ziemi to wielkie i piękne idee. Niestety za nimi kryją się te kontrowersyjne etycznie, a w szczególności jedna – stworzenie idealnego, czystego genetycznie społeczeństwa. Czy stworzona sztucznie przez nieidealnych ludzi utopia ma szansę przetrwania w pokoju? Czy droga do stworzenia takiego świata nie pogłębi różnic społecznych? Nie będzie jedynie narzędziem do kontrolowania mas? Jakiego rodzaju choroby i niepełnosprawności zostałyby zdyskwalifikowane? Kto by o tym decydował? Uzbrojeni po zęby w dane, fakty i genomy, na te pytania wciąż nie mamy odpowiedzi. Świat jutra w dobie inżynierii genetycznej ma dwie twarze. Tę fascynującą, wizję różnorodności gatunkowej, wzajemnego wsparcia i pasji. Oraz tę mroczną, faustowską niemal, pytającą, czym jest dziś człowieczeństwo?